Niewątpliwym rekordzistą w udzielaniu ulg powiązanych z Suwalską Kartą Mieszkańca jest Miejska Spółka PGK, która oszacowała, że SKM-ka umożliwiła rodzicom dzieci i młodzieży zaoszczędzenie ponad 1 136 000 zł. Na taką kwotę obliczono wartość bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży szkolnej zwolnionej z opłat za bilety miejskiej komunikacji. Wartość ulg udzielonych posiadaczom SKM-ki w suwalskich przedszkolach sięga niemal 790 000 zł. Podaje ratusz w podsumowaniu. Żłobek miejski natomiast udzielił upustów w łącznej wysokości przekraczającej 550 tys. zł. Spośród innych instytucji działających w mieście pokaźną wartością ulg wykazał się ośrodek sportu i rekreacji, którego najpopularniejszą ofertą dla właścicieli miejskiej karty pozostaje Aquapark. Obiekt odwiedziło według zestawienia niemal 60 tysięcy osób. Sporym zainteresowaniem cieszyła się też strefa saun, z której skorzystano niemal 1600 razy. Ponad 3600 wejść z SKM-ką odnotowano także w siłowni Osiru. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się wypożyczalnia sprzętu sportowo-rekreacyjnego. Tutaj po kartę sięgnięto zaledwie 54 razy. Ale nie samym sportem człowiek żyje, a przynajmniej nie każdy. Suwalskie Muzeum Okręgowe również oferuje ulgi dla posiadaczy karty miejskiej. Ta placówka odnotowała blisko 1200 wejść z wykorzystaniem karty. Według informacji Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności, jej ofertą zainteresowało się niespełna 350 posiadaczy karty mieszkańca. Ogółem w miejskich jednostkach łączna wartość upustów dla mieszkańców czyli to, co zostało w portfelach posiadaczy SKM-ki obliczono na ponad 3 600 tysięcy złotych. Ogółem w systemie SKM-ki zarejestrowanych jest ponad 23,5 tysiąca kart. Najwięcej ponad 15 tysięcy to zwykłe karty, niespełna tysiąc to karty wydane osobom niepełnosprawnym, blisko 4 tysiące sztuk przypisano do rodzin wielodzietnych, a 3,5 tysiąca to własność seniorów.